Anna Serafin. Polska, jaką ma twarz? Polska ma twarz mojej kochanej mamy. To moja ojczyzna, przez którą płynie w żyłach krew moich przodków. To mój dom, gdzie czuję się bezpieczna i szczęśliwa. To kraj, w którym się urodziłam. Widzę czasem, jak moja mama płacze, i zastanawiam się, ile łez spłynęło po policzkach Polski. Obserwowałam mamę, jak promieniowała uśmiechem i ten uśmiech widziałam przeglądając książki o historii walecznej Polski. Dbam o Polskę tak, jak mama dba o mnie i moją siostrę. Pragnę dla Polski wszystkiego, co najpiękniejsze, tak, jak mama pragnie tego dla mnie. Powinniśmy opiekować się Polską, aby nie zatraciła najważniejszych wartości. Kiedyś nasi przodkowie walczyli o Polskę, a teraz patrzę każdego dnia, jak moja mama walczy o nas. Ja i moja siostra tracimy wzrok, a moja mama mówi nam każdego dnia, że nieważne jak będzie, ważne, żebyśmy szły do przodu i nigdy się nie poddawali. Tyle razy Polska powstawała z kolan, a my tyle razy podnosiliśmy się i szliśmy dalej. Nawet kiedy moja siostra straciła wzrok, mama potrafiła ją ochronić i dać siły do dalszej drogi. Zastanawiam się skąd moja mama bierze tyle sił, tym bardziej, że mój tata też nie widzi. I skąd tyle sił miał nasz kraj, aby powstać? Przypominam sobie, jak piękna jest Polska piękna, pięknem wielowiekowej kultury, tradycji. Ale ma również w sobie urok starego kraju, który czuje nie tylko na starych uliczkach naszego miasta, ale również na polskiej wsi przy przydrożnych kapliczkach. Opiekuję się jedną z kapliczek przy domu mojej babci. Widziałam, jak babcia dbała o nią, kiedy żyła. Ta kapliczka ma około 100 lat i jest dla mnie takim miejscem, w którym bije serce. Takich miejsc w Polsce jest wiele, tak bliskich mojemu sercu. Nie potrafię sobie wyobrazić radości Polaków, którzy odzyskali Polskę z niewoli, odzyskali to, co utracili, tak jak dziecko odzyskuje swoją mamę. Na pewno byli z siebie bardzo dumni i płakali ze szczęścia. Moja mama zawsze powtarza mi, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Teraz rozumiem, jaką te słowa mają moc. Widzę moich przyjaciół z Ukrainy. Którzy stracili swoje domy i mimo, iż Polacy okazali im ogromne wsparcie, czują się rozdarci, że nie mają jak wrócić do swojego domu. Polska stała się dla mnie takim azylem dla tych ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Zmieniła się nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Nie wszystkie wartości przetrwały. Niektóre umarły wraz z poprzednim pokoleniem, ale wiele tradycji jest nadal kultywowanych. Mama zabrała mnie 19 października 2024 roku do Warszawy, abym wzięła udział w Narodowym Marszu Papieskim w Warszawie. Podczas marszu tłumę Polaków upamiętniło także 40. rocznicę brutalnego zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki, który zginął z rąk komunistów 19 października 1984 roku we Włocławku. To było niesamowite przeżycie, kiedy widzi się taki tłum zjednoczonych Polaków. Tyle symboli narodowych w jednym miejscu. Z ogromnym zaciekawieniem poznawałam historię życia księdza Jerzego Popiełuszki, który głosił zasadę: zło dobrem zwyciężaj. Poznałam również głębiej historię naszego rodaka, papieża Jana Pawła II, który mówił o Polsce. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Przemówienie na Okęciu 1983 rok. Twarz Polski ma wiele zmarszczek, ale każda z nich powstała z trudu, zmartwień, poświęcenia i miłości. Patrzę na twarz mojej mamy i czasami mam wrażenie, że z każdym następnym rokiem tych zmarszczek przybywa. Czy mama tak martwi się o Polskę, czy o nas? Tak wielu mamy bohaterów narodowych, ale największym bohaterem dla mnie jest moja mama. Jestem wdzięczna, że żyję w Polsce, która jest matką szczególną dla wszystkich rodaków. Jednak bez miłości mojej mamy nie dała rady bym żyć i rozwijać się dla dobra Polski. Dziękuję ci, mamo. Dziękuję ci, Polsko. Wisława Szymborska pisała w swoim wierszu Gawędę o miłości ziemi ojczystej. Fragment. Pierścienie świetlnych lat nad nami. Ziemia ojczysta pod stopami. Nie będę ptakiem wypłoszonym, ani jak puste gniazdo po nim. Kiedy dorosnę, mam nadzieję, że Polska będzie płakać jedynie zami radości i szczęścia, a na jej twarzy będzie gościł promienny uśmiech. Ja zamierzam zostać w naszym kraju i pracować dla jego dobra i dobra ludzi. Kto wie, może kiedyś Polska będzie miała moją twarz?